Witajcie na wideotestach. Ja jestem Szakal, a dzisiaj zapraszam Was na zupełnie nową serię, a mianowicie 3 sposoby na według wideotesty.pl. Jak możecie się domyślić, będą to sposoby rozwiązania, lifehacki związane z technologią, bo jakby inaczej mogłoby być na wideotesty.pl. Jest to pierwszy pilotażowy odcinek tej serii, także serdecznie Was proszę o wyrozumiałość. W tym odcinku przedstawię Wam 3 aplikacje dostępne na Wasze smartfony, które pozwolą Wam w wakacyjnej drodze ominąć fotoradary, kontrole drogowe, ale także uniknąć korków czy wypadków lub innych wydarzeń, które na co dzień dzieją się na drogach. Mamy przed sobą teraz pierwszą aplikację, którą teraz pokazuję, MySpeed. Nie jest tak rozbudowana jak kolejne, które będę pokazywał. MySpeed generalnie pokazuje nam prędkości, jakie są dozwolone na danych ulicach, po których jeździmy, i pokazuje nam właśnie, czy gdzieś w pobliżu nie jest czasami fotoradar. Więc mamy takie, że tak powiem, ogólne rozwiązanie, tak jak na przykład teraz, że gdzieś w pobliżu może znajdować się fotoradar, ale generalnie ta aplikacja nie jest za bardzo popularna w Polsce i jakby dużo ludzi tutaj jej nie używa, więc nie będzie ona tak często aktualizowana, jeśli chodzi o listę fotoradarów. Strzega nas w sposób po prostu powiadomieniem, że zbliżamy się do fotoradaru. Tutaj na odcinku 200 metrów był znak, że będzie fotoradar. No i pokazuje nam właśnie, że jest fotoradar. Dodatkowa jej funkcja to jest taka, że rejestruje naszą trasę. Tutaj widzimy taką fioletową linię, która pokazuje naszą przejechaną przez nas trasę. To oczywiście też wpływa na zużycie baterii, te funkcje można wyłączyć, ale zawsze mamy jakąś dodatkową funkcjonalność tutaj, jeśli chodzi o te aplikacje. Niestety nie ma tutaj suszarek tak zwanych, czyli po prostu kontroli drogowych, misiów. Tutaj nie będą one wyświetlane, bo chodzi tylko o fotoradary stacjonarne, więc tak to wygląda. Tak wygląda aplikacja Janosik. Tutaj jest to już bardziej rozbudowana aplikacja, bo jest to po prostu nawigacja z dodatkowymi funkcjami. Na szczęście jest to bardzo popularna wśród polskich kierowców i darmowa aplikacja, więc to jest jej wielki plus. Jest oczywiście dostępna na wszystkie platformy. Jak widzicie, oprócz nawigacji, którą możemy sobie włączyć, po prostu będzie działać, będzie nas nawigować. Jedyny jej minus to jest słaby głos, bo tutaj jest Iwona użyta. Jednakże możemy szybko tutaj na przykład zgłosić sobie coś, klikamy przycisk zgłoś, jeśli jesteśmy na trasie, na przykład zbliżamy się do fotoradaru i zgłaszamy, że jest tutaj fotoradar. No i dokładnie w tym momencie zostają inni kierowcy, którzy używają Janosika i przejeżdżają tą okolicą, zostają poinformowani, że w tym miejscu znajduje się fotoradar. Jeśli przejeżdżamy obok fotoradaru, no to wtedy Janosik przed takim obiektem oczywiście nas o tym poinformuje i pokaże, że zbliżamy się do fotoradaru. W tym momencie używamy nawigacji Navi Expert. Jest już to pełna nawigacja z pełnym wsparciem, jeśli chodzi o licencję. Tutaj jest na rok za 99 zł dla Polski, więc jest to już, mówię, płatna aplikacja, również na wszystkie platformy dostępna, ale z naszej perspektywy posiada ona właśnie opcję informacji o zdarzeniach drogowych, o fotoradarach i tak dalej. Jest to właśnie taki przycisk CB zgłoś, który naciskamy oczywiście w trakcie działania nawigacji. Ta nawigacja wymaga połączenia z internetem, no i możemy zgłosić albo właśnie fotoradar stacjonarny, albo niebezpieczne miejsce, albo kontrolę drogową, remont, wypadek, tudzież nieoznakowany patron. I na przykład zgłaszamy, że w tym momencie jest kontrola drogowa. I inni kierowcy, którzy tutaj nam się pojawia taka ikonka, inni kierowcy, którzy używają Navi Expert, w tym momencie zostają poinformowani, że znajduje się tutaj kontrola drogowa. No prawdopodobnie działa to tak, że jeśli przez który dłuższy czas ktoś nie zgłosi tutaj tej kontroli, po prostu ona znika z bazy i można tutaj ze spokojem sobie przejeżdżać. To by było na tyle, jeśli chodzi o 3 sposoby na omijanie fotoradarów. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie, był to pilotażowy odcinek, także weźcie to pod uwagę, jeśli chodzi o ocenianie i o komentowanie tego odcinka. Zapraszamy Was do wysyłania własnych pomysłów na 3 sposoby. Jakie dziedziny mają one dotyczyć, jakiego tematu, czy konkretnie co byście chcieli wiedzieć, jeśli właśnie chodzi o technologię, urządzenia mobilne i wszystkie rzeczy z tym związane. Jak zwykle zachęcam Was do odwiedzenia naszej strony głównej, forum technologicznego, ale także polubienia naszego fanpage'a na Facebooku. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. Trzymajcie się, na razie i do usłyszenia kolejnym razem.